Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play z trylogii Ratcheta i Clanka. Kolejny, można tak powiedzieć, sezon Let's Playa z trylogii Ratcheta i Clanka i za tym razem bierzemy... Ktoś da brzmiało. Będziemy ogrywać Ratcheta i Clanka dwójkę, jak to obiecałem. I mała zmiana planu, że tak to mogę powiedzieć, w Let's Playach. Let's Play będą uporządkowane tak. Ratchet i Clank, Ratchet i Clank 2, to znaczy te dwa to już są. Ratchet i Clank 3 i albo Ratchet i Clank Going Mobile, albo Gladiator. Bo szczerze Going Mobile jeszcze nigdy nie przeszedłem. Więc tak, to Ratchet i Clank 2. Jeżeli nie zrobiłem żadnego cięcia albo nie zacząłem z samej gry, ponieważ dla ludzi, którzy się by interesowali, jak wygląda sobie to manowra Ratchet i Clank trylogii, to proszę bardzo. Piękny startup loga Insomniac Games. Pozwólcie, że opiję co. Oczywiście piję wodę mineralną, a nie jakiś alkohol albo inne rzeczy. Po pierwsze jestem za młody, po drugie jestem przeciwnikiem takich rzeczy, więc klikamy start i nowa gra. Nie udało mi się jednak włączyć tych napisów, co mówiłem i no. Cóż poradzić? Bodajże napisy są tylko w amerykańskiej wersji. I tu jest interview. Zmienił się aktor Ratcheta i ten aktor pozostał na zawsze. I dzięki Bogu, bo po prostu kocham tego człowieka. Nie cierpię poprzedniego aktora głosowego Ratcheta. Jakoś tak dziwnie brzmiał. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale cóż, to jest, jak ja nienawidzę, jak zapomniałem jakieś słowa. To jest wywiad z Ratchetem i Clankiem i tutaj mówili, że nudzą się już po prostu po pokonaniu Drake'a, bo nie ma nikogo do pokonania, nie ma galaktyki już do uratowania. I to był Mr. Fizzwidget, który oglądał ten cały wywiad i zaprosił Ratchet i Clanka. Na chama ich wziął. Powiedzmy sobie szczerze, na chama ich wziął do swojej galaktyki i to właśnie mówiłem o Megacorp. Tutaj pan Mr. Fizzwidget jest prezesem, bossem. Nie bossem w grze, tylko bossem w sensie szefem Megacorp i właśnie to jest konkurencja dla Gadgetronu. I dziękuję Sackboy The Player, czy jakoś tak, przepraszam, jeśli źle wymówiłem twój nick. Tak, dzięki za przypomnienie, że Pulse of Destruction zaczyna się tak właściwie w galaktyce tej samej co pierwsza część, więc mój błąd w spekulacji na temat trailera. Przepraszam bardzo, tam jest jeszcze Gadgetron i to dlatego nie dali tam tych vendorów Grammelneta. Ponieważ by się to nie zgadzało, a na Gadgetron to prawdopodobnie albo zabrakło miejsca, albo po prostu, no nie wiem. Ale sądzę, że właśnie chodzi o miejsca pamięci. Więc tak, Ratchet ma uratować projekt Megacorp, który się nazywa Protopet. No i teraz będziemy jeździć na statek, lecieć na statek. Tak. Zapomniałem wspomnieć, że ten let's play jest live, więc wszelkie moje demet albo inne takie rzeczy wybaczcie mi, ale ta gra czasami może mi sprawić niezłe nerwy. I to jest moja trzecia próba nagrania tego. Pierwsza to była, jak chciałem zrobić to post commentary, to dosłownie po Ratchecie i Clanku jedynce zacząłem to nagrywać. Ale skasowałem to, gdy chciałem zrobić
live. Drugi live play okazał się, że się nie zapisał. Audio później się okazało, że się nie zapisał, ale ja już wtedy usunąłem nagranie. Gdzie jest nowy armor Ratcheta, nowa zbroja. Zbroje są kluczową rzeczą w tej grze, na którą w większości nie będzie nas stać, więc po prostu grać w kasę ile się da. Będę w głównej mierze używał swojego Lancera, aby się pracować. I tu jest levelowanie broni. Jest mechanika levelowania broni. Po przejściu w challenge mode możemy jeszcze jeden raz wylevelować broń. I ogólnie zapomniałem wspomnieć o tej klanku jedynce, że Ratchet i Clank to miało najpierw nie powstać, tylko miał powstać coś na rodzaj RPGa, czyli to było bodajże nazwa po japońsku albo coś, ale prototypowa nazwa, choć może nawet już dosłowna, czyli kobieta z patykiem. Wiem, że trochę tytuł jest kontrowersyjny, ale kobieta z patykiem. A woman with a stick bodajże, to było po angielsku. I gra okazała się po prostu nieciekawa i tak oto powstał Ratchet & Clank na tym samym praktycznie koncepcie. Myśleliście, że Ratchet otrzymał ten Omni klucz tak po prostu? Nie, to właśnie był pomysł wzięty właśnie z woman with a stick. Wybaczcie różne takie cisze, ale Lightroid to dla mnie jest coś nowego. Coś, w czym niezbyt się dobrze sprawdza. Tak, to jest Thief, chyba nie ma dla niego jakiejś normalnej nazwy. Nasz pseudo największy antagonista w tej grze. Taki malutki spoiler. Więc tak, on kradnie protopeta po raz drugi, ale później się to wyjaśni w dalszej części gry. Muszę wam powiedzieć, że często będę używał tak zwanego Lipski Glitch, czy jakoś tak. Robi się go tak, że po prostu raczej to się rozpędza, albo jak ma na przykład tak się bardziej rozpędza helipakiem, bo tak zdobędziemy później tanka. Wciskam R1 i lewo albo prawo na analogu i skaczemy. Dzięki temu Ratchet zyskuje jakąś tam większą prędkość. Możemy to powtarzać praktycznie w nieskończoność. Wystarczy mieć dobre wyczucie czasu. Więc skoczymy do dziurki. Ogólnie levelowanie broni oraz nanotech się teraz zmienił tak, że mamy te 4 części nanotechu i zbieramy na niego expa. Exp zdobywamy z wrogów i w Ratchecie i Clanku są dwa rodzaje expa. Exp dla wrogów i exp dla nanotechu. I tak to wiem właśnie z Ratcheta Gladiatora, gdyż tam jest to ładnie opisane. Exp dla broni zyskuje się przez wykorzystywanie jej, rzecz jasna, a exp dla postaci zyskujemy poprzez samo pokonywanie przeciwników. Oczywiście wylewanie kompletnej broni zmienia jej wygląd oraz zmienia jej siłę. Najbardziej właśnie to widać na Lancerze, jak bardzo się zmieni. I tu jest informowany Thief o jakichś planach czy coś, nie. Zbytnio nie pamiętam tej cutscenki, ja próbuję to mieć jak najciszej, żeby nie było. Znaczy chyba w ogóle Thief ochrzania od Hacks for Less. W pewnym razie Hacks for Less powrócił w Ratchet & Clank Nexus jako tanie dranie w polskim tłumaczeniu. I jak na razie czekam na ludzi, żeby zadawali pytania do mojego tego Q&A, bo jak na razie zadali. To były tylko 3 osoby i z tego wyszło, nie wiem, za 40 pytań będzie. A chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, zaczekam do
Zaraz, no to zostanę się w... Jaki jest w ogóle dzisiaj? Środa, fajnie. Zostanę się w czwartek, zaczekam do niedzieli. W niedzielę nagrywam Q&A. To nie będzie fajnie. I powiem wam szczerze, że Ratchet & Clank bardzo fajnie się gra na Vicie. I jaki jest mój pomysł, to że kupię sobie Ratchet & Clank Season Matters na Vite z wersji PS-u nową. Ale Pixel, czemu kupisz sobie znowu tą samą grę? Choć masz ją na PSP w wersji oryginalnej, na UMD i masz nawet PSP, więc jest super. Otóż dlatego, że na Vicie mi się fajnie gra i na PSP po prostu nie mam save'a, nie chce mi się tego po prostu przechodzić, a na Vicie to czasem mam albo paradoks wyboru, albo po prostu dosłownie mam coś, czego się zaprzeczę. Po prostu nie mam kasy na wiele gier, a większość już gier z tych wszystkich albo nie mogę przejść i po prostu rage'uję i wychodzę z gry, czyli mam rage quit, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Albo po prostu wszystkie przeszedłem. Bo na przykład raczej tej Clanka do już tak maksimum przeszedłem, że pomyślałem sobie, że dwójkę i trójkę znowu będę wystuprocentowywał. I trójkę już mam prawie wystuprocentowaną na Vicie, a dwójka się trudno stuprocentuje, okej? Dwójka się trudno stuprocentuje. Ale jedynkę mam wystuprocentowaną, platynka jest, raczej wskoczył do swojego statku, który nie pamiętam jak się nazywał, bodajże on chyba nawet nie mają nazwy. Aż do statków to są dostarczy, ale to już na inną historię. I jeszcze raz to potwierdzam, nie dam wam z tym spokoju. Ratchet & Clank, Size Matters, Ratchet & Clank, Secret Agent Clank będzie nagrywane z konsoli PSP. Przez Avermenti, więc nawet jeśli będzie spikselowany obraz, przepraszam bardzo, ale nie chcę skorzystać z Remote Joylighta, bo jest zawodzi często. I teraz Mr. Fizzwidget poinformował nas o tym, że Thief napadł, można powiedzieć, że napadł na sklep z mapami galaktyki. I oczywiście stare klisze, czyli zajmijcie się nim. System obrony został zdeaktywowany. Teraz lecimy na kolejną planetę. Ogólnie odcinki będą trwały po pół godziny, czyli jak na przykład wiem, że jakaś planeta będzie, o Jezus Maria, jaka długa, to po prostu na tą chwilę skończę odcinek i tak po prostu będzie. Więc to jest planeta Uzla. I tu już mamy przedstawione sklep za sklep, czyli Megacorp. W sklepie Megacorpa było rozwiązane wiele rzeczy, jakich nie było początkowo w Gadgetronie. Czyli na przykład od razu możemy kupić całą broń, całą amunicję do broni, jaką potrzebujemy. Ale niestety i tak musimy się przełączać i nie ma opcji, tak jak na przykład w Ratchet & Clank po trójce, że możemy kupić od razu ammo do wszystkich broni, co bardzo jest pomocne. Ba, nawet to zaimplementowali w Ratchet & Clank Gold Mobile, bo przez chwilę sobie grałem, mówiąc się szczerze. I byłem tak sfrustrowany ustawieniem pada, że po prostu ściągnąłem X-padera i będę na padzie grał, jak przestało wracać tej planety. To jest gość, którego musimy uratować. Właściwie to jest ten sam, którego widzieliśmy w pokazówce. To jest dość głupie. Okej, są tu chore takie jak te ślimaki. Paszki albo świetliki, czy jakoś tak. I zmutowane ślimaki. No powiedzmy, że te, których przed chwilą pokonałem, to są takie czarne ślimaki, wiecie, takie, które bierzą. Teraz nam właśnie skoczył level X, level... No tak, dzięki czemu mamy kolejną kartkę, jedną... Połówkę połowy. Co? Połówkę połówki. I... Tak, są również takie dodatki do nanoteka typu
sfery, fiolki z nanotechem, które, dzięki którym możemy automatycznie wzbogacić swój nanotech o kolejną 1/4 expa. Oczywiście każdy level, każde levelowanie broni, jak i na tego samego w sobie, może się z tym, że będziemy musieli więcej przeciwników załatwić. I na przykład im mocniejsza broń, tym wolniej się ją... To zależy też od broni, w jakim postępie gry ją kupimy, bo na przykład, nie wiem, Lancer się szybko leveluje, bo kupiliśmy ten, bo teraz jego nie kupiliśmy, tylko sobie go na początku gry. To jest broń, którą tam właściwie wymagane jest levelowanie. Ale będę się starał każdą broń, jaką kupię w razie tanku dwójce, levelować. Oczywiście będę starał się robić moją taktyką, czyli kupuję tylko najpotrzebniejsze bronie, a nie, że jakaś broń i tyle. Bo nie jest to lepsze, żeby wam pokazać, jakie są bronie czy coś, bo sobie bym to robił, nie wiem, pokazanie wam recenzję, coś w tym stylu. I... Ale nie sprawdzą się w tego rodzaju rzeczach i to jest właśnie levelowanie tej broni i tu widzimy właśnie, że Lancer jest definitywnie zmieniony. I głównie się w broni zmienia to jej siła i jaką może mieć amunicję. Oraz oczywiście wygląd, ale jeśli chodzi o broń rękawicową, to chyba jest tutaj dwie bodajże, to one są właściwie niezmienne. Lepiej się różnią. Więc teraz będę zmieniał Gravity Bomb. Ogólnie levelowanie nam tylko nie jest tutaj trudne i prawdopodobnie będę levelował... znajdę wszystkie 10 fiolek z nanotechem, więc będziecie się musieli bać o... Nie wiem, że kupicie fiolkę czy tajklanka, to nie będziecie wiedzieć, gdzie są te fiolki z nanotechem, chociaż polecam pewnego youtubera, który zrobił poradniki, jak wystuprocentować kompletnie racz tajklanka. Trilogię, link będziecie mieli w opisie, on zrobił cały poradnik na temat jak zrobić wszystkie tytanowe przecinek złote śrubki, jak zrobić to, tamto, tamto. Po prostu ja dzięki niemu wystuprocentowałem raczej tak tanka jedynkę i na podstawie jego poradników stuprocentuję raczej tak tanka dwójkę oraz trójkę. I to jest dynamo. Dynamo może... Można posłużyć jak, nie wiem, Watch Dogs, ten cały iPad, czy tam iPhone, naszemu hackerowi. I to ogólnie sprawia, że przedmioty właśnie tego typu nam wysuwają różne takie platformy. Platformy i pomagają nam ich przejść. Gra nie jest zbyt trudna, w każdym razie łatwiejsza niż Ratchet & Clank. Jedynka i to jest dobre. Gdyż tu jest wyrównany poziom trudności, a nie że w Ratchet & Clanku na przykład jeszcze nie mam właściwie żadnego dobrego ekwipunku, a przynajmniej rzucają bardzo silnego przeciwnika. Tak prywatnie to powiem, że Ratchet & Clanka jedynkę stuprocentowałem tak, że wykorzystałem Infinite. Gdy tylko dostałem do pakietaru, to kupiłem Decoy Glove i zakupiłem sobie... I po prostu wykorzystałem Infinite Bolt Glitch, który się pokaże w tej serii obliczach. Wiem, że cały czas o niej mówię i ani widu, ani słuchu o niej, ale cóż, będzie. Odwysyłam na 4KT, jak zawsze spoko. I jeżeli oglądacie tą serię, to powiedzcie mi, czy chcecie, abym po zakończeniu głównej kampanii gry nagrał również sekretnego bossa. To głównie o to oglądających zależy, czy chcecie to oglądać, jak ja go bossa pokonuję, czy nie. Najzwyczajniej w świecie.
I teraz nas informuje o nowej lokacji Mr. Fizzlechat i o nowej naszej misji. No, głównie Mr. Fizzlechat coś sprawdza do tego, że robi jakieś różne głupie rzeczy i informuje nas o nowych lokacjach, do jakich musimy polecieć. Ale się to wyda. I teraz reklamuje nam Annaya jeszcze nie. Annę do walki najzwyczajniej w świecie mówiąc. Dzięki której będziemy mogli zdobywać więcej expa i to właściwie moglibyśmy na tej arenie sobie expić w nieskończoność. Więc możemy przechodzić tą arenę miliony razy. Nie zablokuje nam się. Możemy właśnie pokonać takich minibossów. No, expit sobie niewiele to daje, ale zawsze coś. B2 Brawler. I to jest kolejny miniboss właśnie na arenie. Głównie misje na arenie, bo tak, tam są misje. Chodzi o to, że coś jest za coś, czyli na przykład za dwa na przykład zadania dostajemy jakiś sprzęt, a za resztę zadań dostajemy śrubki. I też można zdobyć dużo skill pointów właśnie na tych arenach, więc też jest fajnie. Więc przejdźmy może tutaj, zmienimy te skrzynki. I wreszcie w każdej dwójce jest dużo sprzętu, naprawdę multum tego sprzętu. To jest, mógłbym wręcz porównać tutaj Clanka dwójkę do Spyro dwójki. Mówię wam, to jest mega dużo tego sprzętu. Ale na szczęście za niego nie płacimy, chyba nie płacimy. Tylko jeszcze kupujemy. Tak, kupujemy i nie płacimy za to. Po prostu znajdujemy go. To jest teraz głupie, bo taki przedmiot mówimy te dwa razy podczas gry i to właściwie nie zapominam, że w ogóle go mamy. Szczerze, czasami mi się tak zdarzało, że zapomniałem kompletnie. O, a ja to miałem. Fajnie. Najgłupsze jest to, że na przykład jak przejdziemy do challenge mode, to nie zachowujemy tych przedmiotów. To jest głupie, że musimy je znowu szukać. Znaczy, challenge mode. No, sam mówi za trybie, co trzeba robić w tej trybie, ale no nic, żeby się znowu szanić z tym całym szukaniem. Nie szukaniem, bo już przecież będziemy wiedzieli co jest, ale z tym całym zdobywaniem przedmiotów. No to jest głupie. Okej. I tak, raczej Zikang Going Mobile będzie nagrywać, będzie nagrywać taką nagrać z PC-ta. Więc trochę się przez to wstydzę, ale no cóż, nie mam żadnej możliwości, żeby zagrać to inaczej. Jak gdybym miał to szczerze, to wtedy bym skorzystał z emulatora na PC-ta. Gdyż gra jest. Gdyż nie wyobrażam sobie grać raczej Titanka na klawiaturze telefonu. Bo tak, ten. To było jeszcze na telefonie, które miały klawiaturę. Czyli nie grze, którą teraz większość ludzi zna, czyli Ratchet & Clank Before the Nexus, czyli taki Endless Run, który się dzieje w świecie Ratchet & Clanka i taki po prostu gier jest 1 500 100 900. W ogóle wyszła gra z Hugo i Cristiano Ronaldo na telefony osobiste. Telefon dotykowy dokładnie mówiąc, to jest Endless Runner, więc jest to deweloperami tej gry są Hugo Games i osobiście w to nie grałem, ale no przyznam, że mnie to zaskoczyło. Więc Hugo wraca, mówię wam. To tylko kwestia czasu. Dostaniecie remake Sobot z Hugo, czy jak ten program się nazywał? Chyba on się nazywał w ogóle nie Hugo. Więc dostaniemy remake kiedyś HD odcinku z Hugo, że zostanie wznowiona ta seria.
Albo jeszcze lepiej, sam będę prowadził tą serię na YouTubie. To będzie taki... To będzie dosłownie jak z tą telewizją, że po prostu... Będziecie oglądali live'a, będziecie do mnie dzwonić na Skype'ie i po prostu będziecie mówili mi, jaki przycisk mam wcisnąć. To będzie dosłownie... Dosłownie to samo, będzie opóźnienie kilku sekund i schrzanicie wiele razy. To jest znowu ten gościu. I taki mindfuck mam, bo ten gościu już chyba trzy razy stopił. Raz go zaatakował całe czarne ślimaki. Zbudowane czarne ślimaki. I... Zniszczyłem go, zjadł go potwór. Ten gość jest jak Kenny z South Parku, średnio tam było. Nie znam się na South Parku, po prostu wiemy, jak ta postać, jaką odgrywa rolę w South Parku, czyli po prostu w każdym odcinku ginie i na drugi odcinek znowu on jest. I teraz jesteśmy Tractor Beam, w ogóle ten gościu prezentował nam ten Tractor Beam, przepraszam, że o tym nie wspomniałem. Tractor Beam, no, daje nam możliwość przesuwania przedmiotów i teraz zdobędziemy tytanową śrubkę, tak, to są tytanowe śrubki, a nie złote śruby, śruby. Jej. W ogóle po tym... Nie! Damn! Pierwsza śmieć w tym let's playu, to nieplanowana w ogóle. Przypadkowo, usłyszałem w nie tam gdzie wczoraj. Ale zaraz będziemy kończyć ten odcinek, gdyż kolejna lokacja jest strasznie długa, a nie chcę, żeby te odcinki by trwały po 40 minut, jak jeden z odcinków raczej tutaj Clanka, na którym się tak wymęczyłem, że hej, dlatego, że robienie jeszcze w HD. 1080 plates, to nie może ten problem, ale okej. Okay. W każdym razie serio, on się robi mi chyba przez całą noc. Przez cały dzień, nie pamiętam. Tak, niektóre przedmioty musimy kupić, tak właściwie chyba większość nawet nie będziemy musieli kupić. Wiesz co, kupię sobie jak na razie tutaj amunicję. Enter ship. I mam to właściwie menu w ogóle nie zmieniałem z Ratchet & Clank 1. Serio, to jest dosłownie to samo menu. Więc pyk! I lecimy. I to, że ten odcinek jest z jednej planety, to nieprawda. Po pierwsze, z dwóch planet, licząc pierwotną lokację, w której zaczynaliśmy, a poza tym, no niestety, ta gra czasem będzie taka długa. Nie mówię, że wszystkie lokacje, że jedna planeta po jeden odcinek, ale spodziewam się właśnie takich odcinków, bo niektóre planety są bardzo długie. I tutaj przyszła dziewczyna Clanka, spoiler, została wystraszona przez naszego Tiffa i jak to praca złodziei jest, to okradają mi nawet już... Dobra, więc to już będzie na tyle zaraz tutaj Clanka. Szczerze nienawidzę tych poziomów kosmicznych, więc zostawię je na następny odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba Ratchet & Clank, bo wam się spodobał ten odcinek. Więc dzięki wam za oglądanie i cześć!